Biuletyn z założenia ma być kwartalnikiem. Na razie składa się z dwóch stron, ale docelowo mają być cztery, zawierające informacje o życiu miasta i osiedla. Będę zamieszczał informacje dotyczące na przykład budżetu, co się dzieje w Radzie Miejskiej i oprócz tego, co z tego budżetu jest przeznaczone na osiedle Kąty, no jakie działania na osiedlu Kąty będą podejmowane. Wydawnictwo finansowane jest przez radnego Romana Madejskiego. Mieszkańcy otrzymają je bezpłatnie, będzie można je dostać w osiedlowych sklepach czy przedszkolu. W ten sposób radny i szef osiedla chce dotrzeć do mieszkańców Kątów, także tych, którzy nie korzystają z internetu, więc mają może mniejszy dostęp do informacji. Ich zdaniem pomysł jest trafiony. Tu mamy czarno na białym, czego się możemy spodziewać, a czego nie będziemy, co możemy mieć, a czego nie będziemy mieć. Nie? I to jest najważniejsza sprawa. Informacja, że będziemy doinformowani. Informator wydano w ilości 500 sztuk.